Cześć. Tym filmem rozpoczynamy odświeżanie serii o Quixel Mixer, bo pojawiło się trochę aktualizacji przez ostatnie 2 lata i przydałoby się również uaktualnić nasze poradniczki. Jeżeli nie wiesz, co to Quixel Mixer, to spieszę z szybkim wyjaśnieniem. Quixel Mixer to program rozwijany przez Epic Games, czyli tą samą firmę, która pracuje nad Unreal Engine. Pozwala on nam tworzyć własne tekstury, miksować istniejące i nakładać je na trójwymiarowe obiekty w całkiem przyjemny i szybki sposób. Bardzo dużym plusem Mixera jest to, że jest on darmowy i według mnie jest aktualnie najlepszym darmowym programem do teksturowania Twoich obiektów. Dodatkowo super sprawa jest taka, że korzysta on z ekosystemu Megascans, dzięki czemu mamy w nim dostęp do tysięcy wysokiej jakości tekstur, materiałów i modeli, również kompletnie za darmo. Z małym haczykiem, ale o tym nieco później. To tyle z teorii. Zaczynamy z praktyką. Gdy uruchomimy Quixel Mixer, zobaczysz mniej więcej coś takiego. Oczywiście z lewej strony nie będziesz miał tutaj tych wszystkich zakładek, które ja mam, bo to są projekty, nad którymi wcześniej pracowałem. Z biegiem czasu, podczas rozwijania naszych umiejętności i tworzenia coraz większej ilości projektów wewnątrz Quixel Mixer, będziemy tworzyć tutaj dodatkowe zakładki. Na samym początku mam zakładkę Sample Mixes i wewnątrz tej zakładki mamy kilka testowych projektów. Możemy sobie tutaj zobaczyć, jak działa Quixel Mixer, albo zacząć coś zupełnie nowego. Spróbujmy stworzyć coś od zera. Przejadę tutaj na samą górę i tam, gdzie jest Projects, kliknę plusik. Nazwijmy nasz projekt na przykład poradniki. Add. Teraz dodaliśmy nową zakładkę, czyli stworzyliśmy tak jakby nowy folder na nasze wszystkie projekty. No to teraz, żeby stworzyć tutaj nowy projekt, kliknę New Mix. Nazwijmy to na przykład testujemy Mixera. Wybieramy rozdzielczość, niech będzie na początku 2048x2048 i klikamy OK. No i tak właśnie wygląda Mixer, gdy wszystko się załaduje. Na początku może takie szybkie przejście przez większość tego interfejsu, który tutaj widzimy. Najważniejsze zakładki znajdują się z prawej u góry. Na start będziemy w zakładce Setup. To tutaj będziemy wybierać, czy chcemy robić własną teksturę, wtedy wybieramy Plane, czy chcemy teksturować jakiś inny model. Wtedy wybieramy jedną z 3 pozostałych opcji, ale tym zajmiemy się w nieco późniejszych poradnikach. No i tutaj to jest w sumie wszystko, co na razie musimy wiedzieć. Żeby zacząć coś tworzyć, żeby faktycznie sprawić, aby ten Plane stał się naszą teksturą, powinniśmy przejść do zakładki Layers. W tym miejscu będziemy przechowywać wszystkie nasze warstwy. Tutaj jest coś takiego jak Add Solid Layer. Jak na to kliknę, to nasz plane dostał właśnie taki kolor, jaki ma ten layer. Czyli warstwa Solid 1 ma teraz kolor w albedo szary. Możemy to zmienić na przykład na czerwony i teraz będziemy mieli czerwony. Gdy dodamy nową warstwę, Solid 2, to ta warstwa pojawi się nad tym Solid 1, przez co ten kolor zostanie nieco zmodyfikowany. Ale dlaczego to nie działa tak jak w Photoshopie? Czyli dlaczego ten plane nie zmienił się teraz na szary kolor? A to dlatego, że każda warstwa w mikserze ma swoją wysokość. Ustalamy ją tutaj suwakiem Height. Jak to pociągnę w prawo, to widzisz, wszystko przemieszcza nam się nieco wyżej i stało się szare. Gdy to przemieszczę w lewo, to wszystko stanie się czerwone i nie pójdzie ani wyżej, ani niżej. Czyli mimo, że ta warstwa Solid 2 jest teraz nad warstwą czerwoną, to jest ona rysowana niżej od tej czerwonej tutaj w 3D. Jeżeli poruszając tym height nie porusza Ci się obiekt, to kliknij na ten przycisk tutaj. Teraz nic się nie będzie zmieniać oprócz koloru, a gdy to włączymy, to faktycznie będziemy widzieć, jak obiekt cały idzie do góry. No to mamy teraz te warstwy, ale to takie średnio emocjonujące, jeżeli po prostu zamieniamy sobie kolory miejscami. Spróbujmy stworzyć jakąś faktyczną teksturę. Żeby to zrobić, kliknę na Solid 2 i wcisnę Delete na klawiaturze, żeby usunąć. Tak samo Solid 1, Delete. I teraz tutaj mamy różne przyciski, którymi możemy dodawać nowe warstwy. Na razie korzystaliśmy tylko z Add Solid Layer, ale możemy jeszcze skorzystać z Add Surface Layer, Add Decal Atlas, Smart Material, Solid Layer, Liquid Layer, Noise Layer i Paint Layer. W przyszłych poradnikach przejdziemy sobie szczegółowo przez wszystkie z tych ikonek, ale na razie interesujemy się tylko tą pierwszą. Klikamy Add Surface Layer. I teraz przeniosło nas do naszej biblioteki. Mamy tutaj masę darmowych materiałów, z których możemy skorzystać i stworzyć na ich podstawie nasz własny materiał. Ale jest jeszcze zakładka Online. W tym miejscu mamy pełen zestaw obiektów, materiałów i tekstur dostępnych w Quixel Bridge i w Quixel Megascans. Jeżeli nie wiesz, co to Quixel Bridge, zapraszam Ciebie do tego filmu z prawej u góry i w opisie tego filmu. Ogólnie jest to taka biblioteka gromadząca masę wysokiej jakości obiektów, tekstur i materiałów, które możemy używać w naszym projekcie w Unreal Engine albo w innych programach. Haczyk jest taki, że te wszystkie rzeczy są darmowe tylko i wyłącznie wtedy,
gdy używasz ich wewnątrz Unreal Engine. Jeżeli chciałbyś wyrenderować to w Blenderze albo w Unity, to niestety, ale trzeba zapłacić wtedy subskrypcję. Więc uważaj na to. No to wrócę sobie do mojego local library, czyli miejsca, w którym mam zapisane wszystkie swoje materiały lokalnie na komputerze. Przy instalacji Quixel Mixer mogliśmy sobie wybrać paczki tekstur, które chcemy zainstalować. I to właśnie są te paczki, które tutaj widzimy przed sobą. Więc na sam początek wybiorę sobie na przykład Rocky Forest Floor. Klikam na to. Chwilę się załaduje i już nasz plane zmienił wygląd i wygląda faktycznie jak taka skała. Tylko teraz widzisz, że obracam widok. Jak ja to robię? Wciskam lewy Alt na klawiaturze i klikam lewym przyciskiem myszy na myszce, żeby po prostu obracać. Jeżeli chcę przybliżyć, to kręcę kółkiem w myszce, a przemieszczać widok mogę wciskając Alt i środkowy przycisk w myszce, czyli wciskam kulkę. I tak działa całe przemieszczanie się po tym programie. No i teraz jak tak popatrzymy sobie o mniej więcej z tego kąta, to zobaczymy, że faktycznie nasz plane jest nierówny i ma nałożoną tą całą teksturę. Jeżeli chcielibyśmy zmienić cokolwiek w tej teksturze, to z prawej strony mamy całe jej ustawienia, czyli albedo jak zwykle odpowiada za kolor, czyli możemy zmienić sobie kolor na przykład taki bardziej pomarańczowo-brązowy, powiedzmy coś takiego. Kliknę Apply. I mamy teraz zupełnie inny wygląd tej tekstury. Jeżeli chcemy, żeby bardziej była powyginana, nic prostszego, przechodzimy do Displacement i zwiększamy moc. I teraz mamy bardziej powyginaną teksturę. Powiedzmy, że zostawimy tak. No to teraz jak zmodyfikować ten materiał, żeby faktycznie wyglądał zupełnie inaczej? Według mnie pierwszym krokiem powinno być dodanie tutaj nowej warstwy, którą będzie Add Liquid Layer. Gdy to klikniemy, dostaniemy bardzo fajny efekt wody na naszym obiekcie. Czyli wyobraź sobie, że ta warstwa tutaj, Liquid 1, to jest po prostu tak jakbyśmy wzięli wodę i wylali tutaj na nasz obszar. Gdy teraz będziemy sobie zmieniać threshold, to będziemy mogli podwyższyć poziom tej wody albo obniżyć go. I tym sposobem stworzymy nasz materiał. Ustawmy to mniej więcej tak, żeby po prostu było w tym zagłębieniu tutaj na środku. Ale to nie wszystkie rzeczy, które możemy robić z tą wodą. Zostawmy kamerę tutaj i teraz popatrz. Możemy zmienić sobie radius, dzięki czemu stworzymy taki obszar, który będzie takim błotem. Ale myślę, że to akurat teraz nam się nie przyda. Zostawmy, żeby to była faktycznie tylko woda. Jeszcze możemy zmienić głębokość tej wody. Teraz nie widać tutaj kompletnie dna tej kałuży. I jeszcze jak zmniejszymy jednak troszkę depth, to możemy zmienić surface, czyli sprawić, aby ta kałuża była bardziej gęsta, bardziej brudna w środku. No i to tyle z najważniejszych ustawień wody. Oczywiście w każdej chwili możemy jeszcze przejść do albedo i zmienić tutaj kolor, ale według mnie tamten kolor, który był wcześniej, wygląda całkiem realistycznie. Teraz spróbujmy jeszcze bardziej zmodyfikować ten materiał, nakładając zupełnie inny materiał na niego z biblioteki, którą widzieliśmy wcześniej. Przejdę do Add Surface Layer i wybiorę sobie na przykład ten materiał tutaj, Mossy Rock Ground. Klikam na niego lewym przyciskiem myszy, chwilę czekam i zaraz powinien się pokazać u nas tutaj w widoku. No i to co widać na pierwszy rzut oka, to dosyć dziwny wygląd tej wody teraz. No bo jak przybliżymy się do tej wody, to raczej woda tak się nie zachowuje. Przynajmniej tak mi się wydaje, że woda się tak nie zachowuje. Popatrz, że woda tutaj idzie do góry, tutaj idzie w dół i mamy nierówną wodę, co jest raczej niezbyt często spotykanym zjawiskiem. Dzieje się tak dlatego, że ten materiał został nałożony na materiał wody. Czyli na samym początku mieliśmy nasze kamienie, później dodaliśmy wodę i na to wrzuciliśmy nowy materiał. Czyli woda została potraktowana jak normalna tekstura każdego innego terenu. Dlatego, żeby to naprawić, musimy złapać za tą pierwszą warstwę i przeciągnąć ją pod wodę. Pyk. Teraz zostało wszystko naprawione. Znowu możemy wrócić do wody i zwiększyć threshold, żeby dostać bardzo podobny efekt co wcześniej. Wracając jeszcze do Mossy Ground, możemy zmienić wysokość, czyli miejsca, w których pojawia się ta nowa tekstura. Przejdźmy tutaj do height i przeciągamy to. Gdy przeciągniemy na maksa do góry, to ta tekstura nadpisze wszystko, co mieliśmy wcześniej. Ale gdy pociągniemy jeszcze bardziej w dół, to możemy bardziej zatopić to w tej wodzie i sprawić, żeby tylko lekko wystawała. Ustawmy mniej więcej takie coś. Wygląda całkiem fajnie. Żeby dodać do tego jeszcze większej różnorodności, możemy na przykład kliknąć tutaj na Add Decal Atlas Layer. Gdy to klikniemy, pokażą nam się wszystkie tekstury, które mogą być aktualnie tutaj użyte. Więc wybiorę sobie na przykład ten kamień, który pobrałem wcześniej z zakładki online. Żeby pobrać, wystarczy, że przejdziesz do zakładki online, klikniesz na jakiś obiekt czy na jakąś teksturę i wybierzesz download. Tylko pamiętaj, że żeby to wszystko działało, na samym początku musisz się zalogować swoim kontem Epic Games. Wracamy do local, wybieram to, co chcę nałożyć, chwilę czekam
i pojawiły się nasze kamienie. Teraz może ich za bardzo nie widać, więc zmieńmy im kolor na taki bardziej rzucający się w oczy. Coś takiego. No i widać, że faktycznie mamy te nowe skały na naszej scenie. Przeciągnę ten materiał o jeden slot niżej, żeby nie pojawiały się tutaj na tych największych wzniesieniach. Dam troszkę pyk, tutaj niżej. I teraz mamy tylko na tych płaskich przestrzeniach. No i przechodząc do placement tutaj, możemy ustawić, jak często ta tekstura ma się powtarzać, a co za tym idzie, jakiej wielkości mają być te kamienie. Gdy przeciągnę sobie za Repetitions X, to będziemy rozciągać to w jednej osi. Gdy za Repetitions Y, to w drugiej osi. A gdy złapiemy tutaj za kółeczko na samym środku i przeciągnę w prawo, to we wszystkich osiach. Ustawmy, tak jak było, na Repetitions 1, oddalę trochę kamerę, przejdę tutaj w dół i ustawię albedo takie lekko jaśniejsze od tych kamieni, które tutaj normalnie są, żeby po prostu stworzyć jakąś różnorodność. Myślę, że tak wygląda bardzo fajnie. Po prostu dodaliśmy teraz inny typ kamieni. No to mamy już stworzoną naszą teksturę. Możemy wcisnąć klawisz T albo kliknąć tutaj na tą Preview Tiling, żeby zobaczyć, jak to wygląda, gdy popatrzymy na te materiały jeden obok drugiego. Widać, że Quixel Mixer zajął się za nas stworzeniem tajlowanej tekstury. Czyli gdy popatrzymy tutaj, tam gdzie tekstury się łączą ze sobą, to nie będziemy widzieć Sima, czyli takiej kreski przechodzącej przez sam środek. Wszystko, co tutaj robimy, będzie idealnie układało się jeden obok drugiego. No dobrze, to mamy taki całkiem zaawansowany materiał, ale co w ogóle możemy z nim zrobić? Na pewno możemy go wyeksportować, żeby użyć w innym programie. Przejdźmy do zakładki Export z prawej strony i tutaj możemy ustalić, gdzie chcemy to wyeksportować. Po pierwsze, możemy przejść tutaj Export Target i wybrać naszą bibliotekę lokalną na komputerze. Gdy to wybierzemy, możemy nadać tutaj nazwę, nazwiemy to na przykład Testujemy Miksera Kamień, żebyśmy wiedzieli, że to jest kamień, który tutaj stworzyliśmy. I w Asset Type wybierzemy Surface, bo jest to powierzchnia jakiegoś obiektu, na który później będziemy mogli to nałożyć. A kategorię wybierzmy Ground, no bo to raczej pasuje do ziemi. I to w sumie tyle. Teraz tylko wybiorę sobie rozdzielczość. Chciałbym to zapisać jako 2048x2048 i klikam Export to Library. Teraz chwilkę poczekamy i Quixel Mixer zapisze to do naszej biblioteki. Tylko gdzie jest ta biblioteka? Tą biblioteką jest, tak jak wcześniej wspomniałem, Quixel Bridge. Gdy teraz uruchomię program Quixel Bridge i przejdę do Local z lewej strony, to tutaj w zakładce Mixer będziemy mieli nasze materiały, które tworzyliśmy w mikserze i zapisaliśmy do biblioteki. Klikam Testujemy Mixera Kamień, czyli dokładnie ten materiał, który wyeksportowaliśmy wcześniej. I teraz z poziomu tego bridge możemy wyeksportować to do wielu, wielu innych programów. Gdy klikniemy tutaj, Export Settings, to będziemy mogli wyeksportować do Unreala, 3D Maxa, Maya, Unity, Blendera, Houdini i wielu, wielu, wielu innych. Ale to nie jest jedyny sposób, żeby eksportować te obiekty. Nie musimy korzystać z Quixel Bridge, jeżeli tego nie chcesz. Możemy wszystko zrobić wewnątrz Quixel Mixer. Więc wróciliśmy znowu do miksera i spróbujemy wyeksportować w inny sposób, żebyśmy nie musieli korzystać z tej naszej biblioteki wewnątrz Quixel Bridge. Przejdźmy do Export Target i wybierzemy Custom. Teraz stwierdzamy, że chcemy wyeksportować to na nasz pulpit. Nazywamy to Testujemy Miksera Kamień i tutaj wybieramy tekstury, które chcemy wyeksportować. Myślę, że te wszystkie są ok. Jest rozdzielczość 2K i klikam Export to Disk. I to tyle. Możemy zminimalizować miksera. Teraz na naszym pulpicie pojawił się nowy folder Testujemy Miksera Kamień. Gdy w niego wejdziemy, to zobaczysz, że mamy nasze tekstury, które właśnie stworzyliśmy wewnątrz tego programu. Co możemy z nimi zrobić? A na przykład otworzyć w jakimś innym programie. Załóżmy Unreal Engine. Wchodzę do Unreal Engine, wciskam Ctrl spacja, biorę nasz folder, zaznaczam wszystko i wrzucam bezpośrednio do naszego folderu. Teraz mamy nasze tekstury, więc prawy przycisk myszy, Material i tworzymy szybki materiał do tego. Klikam dwa razy, prawdopodobnie już się orientujesz, jak to wszystko się odbywa wewnątrz Unreal Engine, więc nie będę tego jakoś super tłumaczył. Jeżeli nie wiesz, to zapraszam Ciebie do filmu w karcie z prawej u góry i w opisie tego filmu. Po prostu bierzemy wszystkie tekstury i podłączamy do odpowiednich slotów. Base Color idzie do Base Color, później AO idzie oczywiście do Occlusion, tutaj Normal. Przenosimy i podłączamy do, nie zgadniesz, Normal i jeszcze Roughness do Roughness. I to tyle. Wciskam Apply, minimalizuję, teraz Ctrl spacja i przenoszę ten materiał bezpośrednio na nasz obiekt. No i mamy materiał w naszej grze lub aplikacji czy w czymkolwiek innym.
klikam play i możemy zobaczyć to w czasie rzeczywistym. Tym sposobem właśnie stworzyliśmy bardzo szybki, ale całkiem ładny materiał wewnątrz programu Quixel Mixer i przenieśliśmy go praktycznie jednym kliknięciem do Unreal Engine. Czyli teraz na tej podstawie możesz stworzyć jakąś grę, animację, render, cokolwiek nad czym teraz pracujesz. I jak? Quixel Mixer wydaje się całkiem przydatny? Chciałbyś może zobaczyć nieco więcej filmów z Quixel Mixer? No nie wiem, co o tym sądzisz. Daj znać w komentarzu.